Panie rektorze, dzień otwarty za nami. Możemy podsumować, jak w tym roku wyglądał ten dzień otwarty? Osobiście jesteśmy bardzo zadowoleni, że na nasz apel ponad 30 szkół uczestniczy w dniach otwartych, zważywszy nawet na sam fakt, że i pogoda nie sprzyja takim przyjazdom. Niemniej jednak wydaje mi się, że ze względu na mnogość oferty naszej edukacyjnej, nie tylko, zainteresowanie ze strony uczestników jest dość duże. Czy wybiorą naszą propozycję, aby studiować w naszej Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej, trudno powiedzieć, ale z samego faktu uczestniczenia w spotkaniach, których miałem przyjemność brać udział, wyczuwam zainteresowanie niektórymi kierunkami na naszej uczelni, no co daje takie nadzieje na to, że przynajmniej część zastanowi się, czy nie warto studiować w naszej szkole. A które kierunki są najbardziej oblegane, jeśli można wiedzieć? Tradycyjnie już wydaje mi się, że jednak te kierunki, które mają ugruntowaną pozycję w uczelni, a więc pedagogika, która ma studia licencjackie i magisterskie i administracja. Jest zainteresowanie młodzieży studiami, które do tej pory raczej były w zainteresowaniu osób starszych, które chciały uzupełnić studia licencjackie na pielęgniarstwie. To daje nadzieję, że wśród młodzieży jest szansa pozyskania przyszłych osób, które będą miały wykształcenie wyższe. Trudno mi powiedzieć o pozostałych, ale i zainteresowanie z ekonomią, ochroną środowiska. Wydaje mi się, że ta oferta jest tak bogata, że dla każdego znajdzie się kierunek, na którym mógłby studiować. Czy uczelnia planuje rozszerzyć zakres kierunków? Czy są jakieś plany, aby otwierać nowe? Tak, oczywiście. To jest w naszej już wpisane w naszą taką drogę ku przyszłości związanej z rozbudową oferty edukacyjnej, a mianowicie w przygotowaniu są dwa kierunki. Fizjoterapia to już jest taki trzeci kierunek sztandarowy związany ze służbą zdrowia, jak i bezpieczeństwo wewnętrzne. To jest jeden z nielicznych kierunków, które aktualnie zostały otwarte na uczelniach w Polsce. Dokładnie dwie uczelnie w Polsce mają ten kierunek bezpieczeństwa wewnętrznego, adresowany głównie do przyszłych pracowników samorządów, a także i straży pożarnych, policji i wielu takich instytucji, które zajmują się bezpieczeństwem. To są te sztandarowe dwa kierunki, o które wystąpiliśmy. No i magisterium na pielęgniarstwie, które mam nadzieję uzyskamy w kwietniu. I oczekiwać będziemy również na magisterium na administracji.